piątek, 17 listopada, na Świetlicy Wiejskiej w Mrowinach odbyły się warsztaty archeologii eksperymentalnej przygotowane dla uczniów Szkoły Podstawowej imienia Anny Jenke w Mrowinach. Warsztaty zorganizowane zostały dzięki współpracy Żarowskiej Izby Historycznej, działającej w ramach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz firmy Archeoreplika ze Starego Górnika koło Oławy. Były odtwarzane warsztaty archeologii eksperymentalnej, głównie epoka kamienia łupanego, były także pokazywane rzeczy z epoki metali, z czasów rzymskich, jak miecz Gladius i hełm legionisty rzymskiego. Myślę, że dzieci były bardzo zadowolone. Jest to inny sposób ukazania historii niż ta na co dzień, która jest uczona w szkole. Uczniowie klas 4-7 mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak wyglądały narzędzia, stroje, broń oraz surowce, które wykorzystywał człowiek w epoce kamienia oraz w tak zwanym okresie wpływów rzymskich. Ale widzicie, krzemienie są bardzo ostre i człowiek, żeby się nie pociąć, prawda, a jak miał wykonywać jakieś czynności wymagające siły, prawda, to montował je w oprawie. Jak teraz mamy nóż, prawda, nie trzymamy za metalowe ostrze. Dokładnie, no to jest nóż, prawda, i zobaczcie, tutaj jest taki czarny klej. Nie smoła, blisko, ale co jest w przyrodzie takiego klejącego? Żywica. Żywica, bardzo dobrze. Każdy uczestnik warsztatów mógł własnoręcznie mielić zboże za pomocą rozcieracza i kamienia żarnowego oraz rąbać drewno rogowym toporem. Zainteresowanie tematyką prezentowaną podczas warsztatów było ogromne. To też nie brakowało wielu pytań dotyczących życia człowieka w dawnych epokach.